Kochani, to jest hit. Apostowie byli niewierzący. Wyobraźcie sobie to, czego nie doświadczali. Widzieli, jak Jezus ucisza burzę, widzieli, jak wyrzuca demony, jak uzdrawia chorych, widzieli liczne uzdrowienia. Nagle, kiedy Jezusa zabrakło, umarł, byli pogrążeni w smutku i rozpaczy. Tak mówi dzisiejsza Ewangelia, byli pogrążeni w smutku i rozpaczy. Maria Magdalena oddała się do grobu, zobaczyła zmartwychwstałego Jezusa, poszła ją znajmę uczniom, zobaczyłam Pana i On żyje. Uczniowie idący do Emaus w drodze spotkali Jezusa, Jezus do nich się przyłączył, wyjaśnił im pisma i oni później powiedzieli o tym apostołom i wiecie jaka była ich reakcja? Oni w to nie uwierzyli. Oni nie uwierzyli ani Marii Magdalenie, ani nie uwierzyli uczniom idącym do Emaus. Co za niewiara. Oni, którzy widzieli cuda na własne oczy, którzy towarzyszyli Jezusowi przez trzy lata, oni, kiedy On zmartwychwstał i mówili właśnie o tym wszystkim, że Jezus się ukazał, oni w to nie dowierzali. <grywa> to jest hit. To mnie zdumiewa. To mnie, to mnie dotyka. I pokazuje mi, czy oni byli naprawdę gotowi do tego, żeby pójść na cały świat i głosić Ewangelię. Bo to jest y, najbardziej dla mnie zdumiewające, że Jezus pomimo ich niewiary on się im właśnie ukazuje i wyrzuca im właśnie to, że brakuje im wiary, wyrzuca im zatwardziałość serca. Czyli Jezus się w końcu im ukazuje, oni wiecie, wow, szok, nie? Niedowierzanie. To jest Jezus, to On naprawdę żyje. I zobaczcie teraz mistrzostwo Jezusa, że Jezus oprócz tego, że mówi im, że brakuje wam wiary, to Jezus w kolejnym słowie mówi, a teraz idźcie na cały świat, i nauczajcie wszystkie narody. Czy oni byli do tego gotowi? Nie sądzę. Przecież oni do końca jakby nie dowierzali. Więc nie ma nigdy, kochani, takiej gotowości w naszym życiu, że już jest ten moment tak, że jestem gotowy, żeby teraz iść i yy, dawać wielkie świadectwa. Nie, to ma się dziać już teraz. Niezależnie od tego na jakim jesteś punkcie w swojej drodze wiary, ty już teraz masz dawać świadectwo, iść i głosić. To, co powiedział Jezus do apostołów, którzy byli do tego e, totalnie nieprzygotowani, to Jezus mówi do mnie dzisiaj, do ciebie dzisiaj. Wiecie, nigdy nie ma takiego momentu, żebym ja e, był przygotowany do kapłaństwa totalnie. I żaden z nas, e, e, gdzie jak nas święcili na kapłanów, to wątpię, żebyśmy mogli powiedzieć, że tak, ja jestem przygotowany do kapłaństwa. A jeżeli ktoś byłby w stanie tak powiedzieć, to myślę, że to się odzywa pycha. Nie jesteśmy nigdy w pełni przygotowani, ale to jest właśnie pozwolenie, żeby Bóg przez nas działał. Bóg, który chce się nami posługiwać, który nie wybiera narzędzi doskonałych, ale który wybiera narzędzia słabe i przez te narzędzia dociera po prostu do całego świata. Bo od tych apostołów rozpoczął się kościół, który dzisiaj ma dwa miliardy wyznawców. No to jest, to jest piękne. Więc, kochani, jesteśmy wezwani. Jesteśmy wezwani do Pana pomimo naszej słabości, pomimo naszej niewiary, pomimo tego, że jeszcze jest taki wiele rzeczy, których nie potrafisz rozkminić, których do końca nie potrafisz przyjąć. Bóg Ciebie wybiera do tego, żebyś świadczył, do tego, żebyś mówił o Bogu, żebyś mówił o tym, że jest dobry, żebyś się przekonywał, że tak jest, że On żyje i wprowadza nowe życie. Panie, daj nam wiarę i my chcemy oddać się Tobie, Abyś ty się nami posługiwał. Jeżeli chcesz, żeby Bóg się tobą posługiwał, to pomóc się wraz ze mną. Wyciągnij ręce właśnie w ten sposób i powtórz za mną. Panie Jezu Chryste, oddaję tobie moje ręce, moje ciało i moją duszę. I pragnę, abyś się mną posługiwał i żebyś docierał tam, gdzie chcesz. Chcę świadczyć o Twojej miłości. Chcę na Ciebie pokazywać. Chcę o Tobie mówić. Dodaj mi odwagi. Przyjdź, Duchu Święty. Bóg pragnie się Tobą posługiwać. To jest dobra nowina.